Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu prowadzi w tej chwili kontrolę planową, zagospodarowanie ścieków z oczyszczalni komunalnych. My możemy kontrolować w tych oczyszczalniach pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, ale okazuje się, że niezwykle istotnym problemem jest, no co dalej, co z tymi ściekami, czyli zwołaliśmy zespół ekspertów złożony z naukowców, z profesorów, doktorów, adiunktów, prezesów spółek właśnie, które prowadzą oczyszczalnie ścieków i chcieliśmy dokonać właśnie takiej wymiany poglądów i znaleźć odpowiedzi, jak najlepiej zagospodarować ścieki, żeby to było z korzyścią dla środowiska, dla całego społeczeństwa. Zbieramy odpady zielone, dobre osady ściekowe, resztki kuchenne i ten materiał przetwarzamy tak, żeby zrobić z tego naturalny nawóz. I nasza działalność jest cenna z dwóch stron. Po pierwsze, wybieramy rzeczy, które mogłyby trafić na składowiska i wykorzystujemy je ponownie, a po drugie, zmniejszamy wykorzystanie nawozów sztucznych. I to jest wartość, którą ja też widzę w tym, co robię. Miejska oczyszczalnia ścieków, która podlega Zakładowi Usług Komunalnych w Łowiczu, ma własny sposób postępowania z osadami ściekowymi. Jest to po prostu produkcja kompostu i na bazie kompostu jest produkowany nawóz organiczny, który ma dopuszczenie do obrotu ministra rolnictwa. Nasza technologia polega na tym, że wykorzystujemy dobre mikroorganizmy, żeby wypchnąć złe mikroorganizmy. Efekt jest taki, efekt jest dobry. Materiał, który wytwarzamy, ma dobre właściwości nawozowe i cieszy się wzięciem odbiorców. Można zagospodarować osady poprzez wpuszczenie bakterii, można znaleźć znakomity nawóz, który powtórnie będzie wykorzystany w glebach, w rolnictwie i dodatkowa korzyść będzie z tego typu, bo tam między innymi okazało się, że mamy w tej chwili mocne wyjałowienie gleb poprzez stosowanie chemii, że możemy powrócić do natury, wykorzystując odpady, wykorzystując osady z oczyszczalni ścieków, możemy uzyskać coś, co rolnicy kiedyś stosowali jako obornik. Pokazano nam parametry, że to są bardzo podobne parametry. Dzięki tej metodzie nie stosujemy w procesie uzdatniania czy unieszkodliwiania osadów wapna, nie stosujemy w procesie oczyszczania ścieków PIKS-u. Tym samym oszczędzamy w skali roku przy masie osadów około 8 tysięcy 500-600 tysięcy złotych. Nasze bionawozy, inokula bakteryjno-mikoryzowe, bioprodukty wzbogacone mikrobiologicznie są skuteczną alternatywą w stosunku do nawożenia mineralnego NPK, a ekonomicznie również opłacalną. Także uda nam się zastąpić nasze chemiczne środki, pestycydy, herbicydy, nawozy mineralne właśnie takimi środkami naturalnymi, które są przyjazne dla roślin, dla środowiska glebowego i dla zdrowia człowieka. Przyznam, że to spotkanie przeszło moje oczekiwania. Nie spodziewałem się, że będą wszystkie wystąpienia tak komplementarne, niby w jednym temacie, ale świetnie się uzupełniające. Zresztą sami uczestnicy tego spotkania potwierdzili, że czegoś się również nauczyli. Stosowanie wapna powodowało to, że dodawaliśmy do osadów około 30% tego wapna, czyli zwiększała nam się masa osadów i osad pozostawał nadal odpadem. Natomiast ta metoda pozwala nam w sposób płynny przejść z odpadu do nawozu. Czyli mamy środek w pełni bezpieczny i przydatny środowisku. To jest produkcja niszowa, ona obejmuje 0,1–0,2% produkcji, ale myślimy, że to będzie rozszerzone na szerszy spektrum działania, na szerszy zakres produkcji rolniczej, produkcji ogrodniczej w Polsce. Kontrola jest w trakcie, jesteśmy w trakcie kontroli. Wydaje mi się, że w ciągu najpóźniej 3 miesięcy zdołamy już opracować informacje. Bardzo będzie mi zależało, bardzo będę zabiegał, żeby materiał z tego wczorajszego spotkania, z tego panelu ekspertów, dosyć obszerny i wydaje mi się, że bardzo owocny, bardzo pożyteczny, znalazł się również w naszej informacji jako załącznik czy jako część naszej kontroli.